Dlaczego władza strzelała do protestujących? Ja byłem w chwili, kiedy rozległa się ta strzelanina, kiedy w ogóle milicjanci zaczęli strzelać. Ktoś wydał rozkaz w jednej chwili i rozpoczęła się kanonada. Przed strzelaniną to normalnie ludzie rzucali kamieniami w okna, odrzucali te petardy łzawiące z tym gazem. Nie było żadnych strzałów. Ludzie normalnie podchodzili blisko okien, wrzucali na parter jak mogli. Nawet na pierwsze piętro wrzucali te petardy i czołgi po prostu nie pozwalały ludziom zbliżyć się blisko komendy. Także każdy się obawiał, że może wpaść pod czołg czy zostać potrąconym. W tamtej chwili to był taki duży tłum, że znajomych nikogo nie spotkałem. Co prawda mój kolega Zygmunt Toczek został zabity pod komendą, ale ja go w tamtym momencie nie spotkałem. Po prostu dużo ludzi było.